Susza. Jest to dość drażliwy temat i nerwowy. Jakie kroki i kiedy możemy się spodziewać zostaną podjęte? Susza jest to ogromne utrudnienie dla rolników, w mniejszym stopniu dla konsumentów, bo nawet póki co nie bardzo w sklepach zauważają. Na bazarkach jest niewielki wzrost cen na niektóre produkty żywnościowe, na niektóre płody rolne, ale to bardzo niewielki wzrost cen. Natomiast jak szacuje i Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, i także Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, czy Polska Akademia Nauk, te straty plonów w zależności od grup roślin mogą sięgać rzędu od 3 nawet do 12-14%, więc z pewnością tutaj poszczególne gospodarstwa, w których straty często przekraczają 50%, dla nich ta susza będzie rzeczywiście bardzo uciążliwa. Ja mówiłem o tym wielokrotnie, że nie stać państwa na to, żeby zastosować system rekompensowania strat poniesionych przez suszę, ale państwo też nie uchyla się od pomocy, jaką chcemy rolnikom udzielić. I wczoraj na Radzie Ministrów przyjęliśmy program, który jeszcze w trybie obiegowym jest uściślany, ale generalnie przeznaczamy na tę pomoc 450 milionów złotych plus 21,6 miliona dla producentów pożyczki w związku z niskimi cenami, jakie miały miejsce w okresie zbiorów, plus także 17 milionów na dopłaty do materiału siewnego, bo zainteresowanie materiałem siewnym w pierwszym półroczu tego roku było wyższe niż pierwotnie przewidziane w budżecie państwa, więc chcemy to tymi środkami uzupełnić. Wstępna propozycja, która została złożona, to dla upraw rolnych będzie to dopłata 400 zł do hektara, dla upraw drzew i krzewów owocowych 800 zł do hektara. Ale wszakże z tym założeniem, że gospodarstwa, które nie ubezpieczyły się przynajmniej od jednego zdarzenia losowego, będzie ta wypłata obniżona o 50%. Czyli generalnie dla gospodarstw pozaogrodniczych będzie to stawka 200 zł do hektara, dla ogrodniczych 400. No, bierze to się z przepisów unijnych i także z tego ciągłego poszukiwania sposobu zachęcenia rolników do większego poziomu ubezpieczeń, bo w tym roku w budżecie przewidzieliśmy 200 milionów na dopłaty. W pierwszym półroczu tego roku z tej oferty 3 firm ubezpieczeniowych na ubezpieczenia upraw i zwierząt skorzystało niewiele ponad 86 tysięcy gospodarstw, więc dobrze byłoby, żeby w tym drugim półroczu można było ten budżet wykorzystać w większym stopniu. Jednocześnie też proponuję, złożyłem takie poprawki poprzez mój klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu, aby ponownie wrócić do pakietowego systemu ubezpieczenia, więc włączyć w to także suszę przy pewnych górnych progach składki i przy założeniu, że z budżetu państwa będziemy dopłacać 50% do tej składki. Wcześniej także, to już dla tych ubezpieczeń, które w tej chwili są podpisywane, zwiększyliśmy możliwość dofinansowania z budżetu państwa do tej składki podstawowej z 50 do 65%. Więc też mam nadzieję, że to wpłynie jako pozytywny impuls na to, żeby więcej rolników swoje uprawy, swoją produkcję ubezpieczało.